Siemanko, z tej strony Karolka i witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z nowej serii z The Sims 4. Dzisiaj pokażę Wam, jak u mnie wygląda tworzenie Sima i chciałabym całość zaprezentować Wam w czterech częściach. W tworzeniu mężczyzny, w tworzeniu jego kobiety, w tworzeniu ich dziecka i dopiero czwarta część to będzie rozpoczęcie całego ich żywota, że tak powiem, zamieszkania i tak dalej, podjęcia pracy i w ogóle. A dzisiaj w pierwszej części chciałabym pokazać Wam, jak wygląda u mnie tworzenie mężczyzny w The Sims 4. Więc to, lećmy może. Przede wszystkim ja nigdy nie bawię się, jeżeli chodzi o głos. Jeżeli chodzi o chody, to zazwyczaj dla mężczyzny wybieram... To był... Sprężysty, tak. Ja zazwyczaj wybieram sprężyste chody. Nie odpaliłam gry pierwszy raz, po prostu jestem po aktualizacji Simsów i mam te wskazówki. Więc tak, dla mężczyzny chciałabym... kucharza przede wszystkim, mistrza kuchni, jego cechy, kreatywność na pewno. Ja nigdy nie biorę cech adekwatnych do wybranej aspiracji. Nigdy czegoś takiego nie robię. Ja zawsze wybieram coś, co mi najbardziej pasuje. I weźmiemy sobie smakosza, żeby jednak jakaś tam cecha do tej aspiracji była. I teraz główna część i w ogóle część, na której się opierają całe Simsy, czyli na tworzeniu postaci. Ja przede wszystkim przywiązuję wagę do ubioru, bo ubiór u mnie, jeżeli chodzi o, ogólnie o rodzinę, to jest naprawdę coś, o co ja najbardziej dbam, jeżeli chodzi o Simsy. Frys jako taki, chociaż... Nie, ten na pewno nie. Gdzie jest ta fryzura? O, to. Jesteś troszkę za grubiutki, przyjacielu. Dobra, dajcie mi jakieś standardowe twarze. Naprawdę? Mam nadzieję, że każdy z Was cieszy się z tej serii, bo wiele osób upominało się, że tak powiem, już o tę serię. Wiele osób chciało to zobaczyć u mnie na kanale. Więc proszę bardzo. Gdyby nie to, że masz krzywe oczy, to jeszcze byłoby spoko. Dobra, takie zostają. I weźmiemy szare. Chociaż nie niebieskie. Niebieskie. Generalnie... Jezus, jesteś gruby. Generalnie ja Simów zazwyczaj tworzę według swojej wyobraźni, według siebie. Nigdy nie tworzę z jakichś gotowych postaci, nigdy nie przebieram z gotowych postaci. Zawsze tworzę Simy sama, domy już niekoniecznie, bo jeżeli chodzi o budowę domów, to ja nie mam jakiegoś specjalnego talentu. Więc no. W różową koszulę? Nie, weźmiemy go, ubierzemy w coś takiego normalnego. Tak jak powiedziałam, ja lubię, jak facet jest elegancko ubrany. Nie, to jeans, to jeans. Nie wiem, jak będzie, jeżeli chodzi o muzykę w grze, bo ja starałam się ją tak dostosować, żebyście i mnie, i muzykę słyszeli, chociaż nie wiem, jak to tak naprawdę wyjdzie. Wszystko, że tak powiem, wyjdzie w praniu. Spokojnie, nie pasują totalnie. Dobra, wziąć te prostsze jeansy w kolorze białym i okulary. Jak widzicie, nasza postać nazywa się Jonathan. Nazwisko totalnie jest randomowe, bo ja w sensie nie wybierany stąd, ale ja po prostu mam taką tendencję, że ja łączę parę literek w jedno i później wychodzą jakieś takie dziwaczne rzeczy.
Jeszcze jedną rzecz chciałabym, jeśli chodzi o twarz. Chciałabym zarost u niego. Oni to tak. Co oni ci zrobili z nosa, przyjacielu? Miej coś normalnego. Tak, miej coś normalnego. Super. I ja nie wiem, ile. Tak jak mówię, pierwszą część chciałabym przedstawić wam, jak wygląda tworzenie mężczyzny. Drugą część, jak wygląda tworzenie kobiety. I trzecią, jak wygląda część tworzenia dziecka. A czwarta część to już będzie, jak zostali wprowadzeni do domu i jak podejmujemy się pracy. Dobra, przede wszystkim jeszcze jedną rzecz. Mianowicie coś a la obrączka. Dobra, pierwszy strój mamy. Oficjalny. Na pewno pozbądź się okularów i kolczyków. Oficjalna część. Na pewno będziesz miał coś takiego. Aczkolwiek może w, nie wiem, jakimś takim kawowym odcieniu, albo coś takiego. Nie wiem, zostawić się przy tym szarym. Tu zrobimy szare i buty, kolor butów przede wszystkim zmianami. Chociaż nie, one muszą zostać. Dobra, one zostaną. Sportowe. Coś takiego, żebyś miał i na, że tak powiem. Chociaż nie, wezmę, nie, wezmę ci to. Top. I spodnie 3/4. Standardowo. Możecie stwierdzić, że ja nie mam gustu, ale uwierzcie mi, że ja naprawdę większą wagę do tego przywiązuję, niż wygląda. Ja na tworzenie postaci zazwyczaj przeznaczam najwięcej czasu. Bo ja w grze naprawdę nie potrafię długo wysiedzieć, bo niektóre aspekty gry czasami nudzą, jeżeli na przykład Sim przez dłuższy czas nie dostaje awansu, mimo że ma wykonane te wszystkie tam części, które tam trzeba, są potrzebne do tego. I to jest czasami denerwujące, ale tak jak normalnie wszystko ładnie, pięknie chodzi. Króliczki! Wszystko ładnie chodzi, to ja nie mam zastrzeżeń, ja potrafię siedzieć i godzinami grać w Simsy. Dobra. Imprezowa. Myślałam nad tym, ale wezmę jednak ci to. Albo teraz to już jest tyle. Nie wiem, teraz z różowym to nie. Nie to, żebym miała coś do koloru różowego, no ale naprawdę. A co to mi przystoi? Może jakiś kapelutek tego? Może nie wiem. Tak, to jest świetny dobór naprawdę. Nie wiem, bo to jest warto. Okay. Tu jeszcze brakuje czegoś. Nie, normalnych okularów. Tych, które standardowo. Do wizytowych też tych standardowo. I do. Na imprezę standardowo też okulary. No i co? I wydaje mi się, że Jonathana mamy już. Podstawy jest ok. Zachnie wszystko w porządku. Dobra. No i mamy Jonathana. Tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie pierwszej części. Następną część z tworzeniem jego żony, małżonki, jego kobiety pokażę wam w drugiej części. I tymczasem dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że czekacie na kolejne części. Trzymajcie się, no i do zobaczenia!